Witajcie wszyscy po raz kolejny w Dark Souls. Mam nadzieję, że spodobał wam się dodatkowy materiał dotyczący tworzenia miecza z duszy boha przeciwnika. Bo faktycznie wam się przyda na przyszłych bossów, czyli tych dwóch złotych kolesi, którzy spotkali mnie niedawno. No, ja swój miecz modyfikowałem do levelu 4. O, tutaj. Miecz Furii do 4 levela. Mam też włócznie oczywiście, na razie level 2. No, ale to tam nie chciałem jej po prostu ładować. Trochę posiedziałem w tym całym robieniu tych przedmiotów, więc trochę ponabijałem sobie też levela przy zestawie. No i dostałem cały zestaw praktycznie sprzętów, co jest dotyczący srebrnych rycerzy. Ich tarcze, ich zbroję całą i tak dalej. Miecze, łuki itd. Ale to tam ten. Dobra. To wracając do faktów głównych, mam zamiar pójść znowu na tych bossów. Ale jak dobrze wyczytałem, to tu w tym dokładnie miejscu, gdybym miał człowieczeństwo, mógłbym przyzwać rycerza Solarisa. No, pewnie wielu z was go zna, to jest ten facet od tego Chwalmy Słońce. On jest bardzo przydatny akurat w tej walce z bossami, bo tutaj oni są we dwóch, więc lepiej mieć jakieś wsparcie. Ale niestety ja nie mam człowieczeństwa, bo ostatnie moje człowieczeństwo wykorzystał jakiś randomowy gracz, który nagle postanowił mnie zaatakować, więc... good luck, have fun, nie? No, potrzebujesz człowieczeństwa... Uwaga na mroczny upiór. Nie wiem. A tutaj pewnie... Od razu śmierć? Nie. Albo go rycerz dorwał, albo nie wiem, gwardzista, o to chodzi mi. Więc tak, też dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy co do tych kolesi. Otóż, polegających na tym, że w zależności od tego, którego załatwię jako pierwszego, jego zbroja i broń pojawi się u sprzedawczyka niedaleko pierwszego checkpointu. Więc mam na rem... Więc raczej mam zamiar... Oj. Nie wygląda to zbyt kolorowo. Bardzo nie wygląda kolorowo. Gdybym miał Solarisa, to mógłbym jednego z nich tam zająć. Solarisem. A, no tak, zapomniałem, że ten grubcio ma atak z wysoka. Mam nadzieję, że będzie mi wystarczyć. O. Można. Oczywiście grubcio ma słabość elektryczność, natomiast jego kolega ma... O, widzicie? 474 odebrane. Też mam zamiar praktycznie najpierw załatwić się grubciem, bo jego młot potrzebuje ogrom siły, a ja nie, no ja raczej będę teraz się skupiał na zręczności. A, szlak. Chwalmy tarcze srebrnych rycerzy. Nie, kurde. Au. Muszę się jakoś poukrywać przed nimi. No równie dobrze mógłbym załatwić jednego z nich za pomocą łuku i strzał, ale nie w niego celuje mi, jasny gwint. Chciałem załatwić tego, a celowałem w tego drugiego. Najpierw zrobić sobie dystans nieco od nich. Au. Nie trafiłem, szlak. Move. Aj. Oni są trudni. Ale na szczęście tarcza rycerza
srebrna tarcza rycerza. Rycerza jest dość mocna. Szkoda, że... Nie. Szlak. Szlak. Muszę trochę uciec. Nie zrobię tego w rekordowym czasie, ale mam nadzieję, że to zrobię. Yeah, jeden leży. Dobra. Jeden is dead. Więc teraz się zacznie robić trochę gorzej. Ponieważ zasada jest tutaj taka, że w zależności od tego, którego załatwicie jako pierwszego, drugi bierze jego energię. Więc praktycznie od samego początku muszę od razu sobie łyknąć Estusa i przemienić się na miecz. Zasada z nim walki jest tutaj też bardzo też... O szlak! Puść mnie! Mam jeszcze 4 Estusy. Orzesz ty w duszę. No to fajnie. Tylko teraz nie wiem, czy jak zabiłem jednego, to wróci do życia, czy będzie ten. Aż zobaczymy za chwilę. Dobra, no nie, no żyje! Serio! No to... Fajnie. Ja tu stawiałem na to, że... Grubcio będzie dead, a Grubcio na żyje, żyje. God damn it. W sumie Grubcia można załatwić też tym. Na odległość. W sumie obu ich może na odległość załatwić, ale... Po prostu nie mam... łuku. A raczej nie mam strzał, które mogłyby... jakoś tak... dużo odebrać. W sumie musiałbym też zobaczyć, czy czasami... może miecz nie odbierze mu więcej. Szlak! Nie zauważyłem, że mam mało życia. Okej. Okay. Nie! No bez jajec! W tym samym momencie, kiedy on mnie uderzył, tamten jeszcze z tego pioruna walnął. No co za dupek! Ej. Podejścia będą masakryczne do tego. Dobra, zobaczmy. Co tym razem, w jaki sposób tym razem mnie zabiją. No kurde! Świetnie! Kurde blade! Oczywiście, uciekaj! No uciekaj! Kurry! Nie! No już jestem martwy! No kuźnia mać! Dobra, zmieniłem tarczę, ale stawiam na to, że tak czy siak mi nic nie da na ciężką. Ech.
Aż szlak odepchnął mnie. Dobra. Grubciu leży. Teraz czas na trudniejszą część. No, jak? Jak do jasnej ciasnej on to zrobił? Ech, kurde, spokojnie, spokojnie, koncentracja, koncentracja. No, znowu! No jak on to robi? Na litość! No niech mi ktoś tu wytłumaczy, jak idzie jego projekcja tego ataku, no kurde... Bo to... Po prostu tyłka się nie trzyma. Whoa, what the hell just happened? Ja chcę jego włócznie. Ja chcę jego włócznie. Nie ma tak jak użyć Estusa pod jego nogami. Znowu? Czyli jak robi tą włócznie, to najlepiej jest nie uciekać od niego, tylko właśnie szarżować. Yes! Bitch! You are dead! Dead! Dziękuję. Jedno człowieczeństwo? Bieda, przecież ich by było dwóch. O, 50 tysięcy! Nigga! As is I'm like. Udało się, no to ja wiem. No, tarcza jednak dała coś. Z tego już przynajmniej wiem jak ten, co tu jest. Niesamowity skrz... O, ognisko. To ja se siądnę przy nim. I od razu sobie właduję levele. Zwinność. Albo nie, czekaj. Trochę witalności. Zwinność na pewno. Bo teraz praktycznie mam zamiar nie pakować w siłę, tylko w zwinność. Że po prostu moje miecze dawały więcej odbierały. O, to jest to miejsce. Ale dobra, okej. To widzimy się w kolejnym odcinku z Dark Souls.
Niestety to potrwało trochę dość długo, więc na razie i cześć.